Ja nie wiem, czy muzyka zna takie pojęcie jak ekumenizm, bo muzyka sama w sobie jest ponadwyznaniową, ponad wszelkimi denominacjami, ponad wszelkim rodzajem koloru skóry, pozycji społecznej i ekonomicznej. Muzyka jak Chrystus nie zna żadnej różnicy i otwiera serca i zachęca do wspólnego życia z sobą, przy sobie i obok siebie. Festiwal Sola Musica, on tę nazwę nosi dopiero od tego sezonu, poprzednio był to tylko Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, to jest inicjatywa proboszcza parafii ewangelickiej, księdza Adama Glajcara i kilkorga zapaleńców, młodych miłośników muzyki klasycznej, którzy 5 lat temu po raz pierwszy zorganizowali ten festiwal. On nam się od tego czasu pięknie rozrasta i myślę, że już na stałe wrósł w pejzaż kulturalny częstochowy. Dzisiaj mamy drugi dzień 6. Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Sola Musica. Dzisiejszy koncert zatytułowany Zbłądzić pod strzechy dedykowany jest Stanisławowi Moniuszce i Stanisławowi Hadynie. Będą 2 arie ze Strasznego Dworu i będą pieśni, ale w niecodziennych opracowaniach. Soliście, którym jest Piotr Lempa, towarzyszyć będzie zespół kameralny Filharmonii Częstochowskiej i grać będzie akompaniamenty do utworów w opracowaniach zrobionych specjalnie na ten koncert przez Artura Cichońskiego, który jest założycielem i szefem zespołu kameralnego. Bardzo się cieszę, że dziś możemy przeżywać szczególny koncert, koncert poświęcony Stanisławowi Moniuszce i Stanisławowi Hadynie, ponieważ nawiązuje on także do przesłania Bożego Słowa, kiedy apostoł powiada: pamiętajcie nawodzów waszych, a rozpatrując koniec życia, wiarę naśladujcie. I mamy co naśladować od tej dwójki artystów, których wspólnym mianownikiem jest nie tylko imię, ale także zainteresowanie pięknym polskim folklorem, polską tradycją. I poprzez tę muzykę możemy to wszystko sobie przypominać, przeżywać, doświadczać, ale przez to jestem przekonany, jestem pewien, możemy być bliżej Pana Boga. I temu między innymi służy ten festiwal, dzisiejszy koncert. I tylko mogę powiedzieć, że niech Pan Bóg nam błogosławi i niech tak będzie dalej. Kościół ewangelicki, jak myślę, częstochowianie pamiętają, zawsze był przyjazny muzyce, ale od tych kilku lat, odkąd mamy tutaj Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, imprez muzycznych w Ewangeliku jest zdecydowanie bardzo dużo i to jest inicjatywa i owoc otwartości na tego rodzaju przedsięwzięcia księdza Adama Glajcara. Ja się bardzo cieszę, że możemy wystąpić kolejny raz w naszym mieście za sprawą pastora, za sprawą pani Beaty Młynarczyk. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, że możemy się znaleźć wśród wielu bardzo wspaniałych wykonawców na tym festiwalu.